olbrzymi niedosyt i rozczarowanie. Tak najkrócej można scharakteryzować nastroje w ekipie wrocławskiej po przegranym meczu w Poznaniu. Szansę, by zostać bohaterem Śląska, miał w doliczonym czasie gry Słoweniec Stevanović, ale piłka po jego strzale wylądowała na słupku bramki Lecha. Wielka szkoda, że mi się nie udało. Nawet dziś jeszcze myślę o tej sytuacji. Ten gol mógł nam dać remis, a kto wie, może nawet zwycięstwo. Zabrakło nam w Poznaniu szczęścia. Na pewno nie zasłużyliśmy tam na przegraną. Najlepszym sposobem, by zapomnieć o porażce z Lechem, jest sukces w niedzielnym spotkaniu w Warszawie, dodaje pomocnik Śląska, który niedawno wrócił do zespołu po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją. Zawsze jest ciężko zapomnieć o porażce, a zwłaszcza o tak pechowej jak nasza w Poznaniu. Od dzisiejszego treningu nie wracamy już jednak do tego tematu. Przed nami mecze z Polonią Warszawa i tylko na tym się skupiamy. Jeśli wygramy to spotkanie, to atmosfera w naszej drużynie z pewnością bardzo się poprawi. Swoje problemy ma jednak także najbliższy rywal Śląska. Po ostatniej porażce w Kielcach z Koroną zwolniony został trener Polonii Jacek Zieliński. Zespół czarnych koszul w meczu ze Śląskiem poprowadzi Czesław Michniewicz. Nie możemy zbytnio przejmować się tym, co dzieje się u naszych przeciwników. Musimy skupić się na naszym zespole i naszej grze. Jeśli zagramy w Warszawie na 100% swoich możliwości, to kwestia zmiany trenera w Polonii nie będzie mieć dla nas żadnego znaczenia. Mecz Polonii ze Śląskiem Wrocław w niedzielę o godzinie 17:00.